Witam serdecznie z tej strony Karina Sikorska, terapeutka do spraw wewnętrznego dziecka. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, kto potrzebuje tak naprawdę wejść w bezsilność i co to wejście w bezsilność nam daje. I od razu powiem, że osoby, które najbardziej potrzebują wejść w bezsilność, to są osoby wychowane w dysfunkcyjnych domach lub w domach alkoholowych, czyli tak naprawdę większość z nas. Są to osoby najbardziej poranione i straumatyzowane, takie, które przez większość swojego dzieciństwa, swoje zasoby, swoją energię, swoją uwagę musiały kierować na zewnątrz czyli na to, co się dzieje w domu, na to, co się dzieje z rodzicami. I ta uwaga była kierowana na zewnątrz, po to, aby samemu przetrwać. I ja tu od razu powiem, że to są wszyscy tak zwani ratownicy czyli ci, którzy chcą, aby rodzice poczuli się lepiej, po to, aby samemu doświadczyć chociaż trochę spokoju. To jest oczywiście wielki skrót myślowy, gdzie chcemy uszczęśliwić naszych rodziców, po to, aby sami doświadczyć jakiegoś rodzaju szczęścia. Bo jeśli mama będzie zadowolona, to będzie miała dobry nastrój, to na przykład mnie przytuli, mnie pochwali, będzie dla mnie dostępna w jakiś sposób, i coś mi od tej mamy skapnie. Jeśli tata będzie zadowolony, to pójdzie ze mną na rower, albo nie będzie krzyczał, albo w domach alkoholowych, z którego ja pochodzę, nie napije się, i wtedy ja, jako dziecko, też poczuję się lepiej, dostanę jakiegoś rodzaju uwagę, albo po prostu poczucie bezpieczeństwa, poczucie spokoju. Czyli tak zwani ratownicy są skupieni na rodzicach po to, aby samemu przetrwać. I są oni skupieni na tym, żeby coś dostać, albo żeby czegoś uniknąć. Czyli na przykład dostać trochę miłości, albo uniknąć kary. Dostać jakieś dobre słowo, albo uniknąć krytyki. I teraz te osoby, które właśnie w taki sposób radziły sobie jako dzieci, przez większość swojego czasu były w trybie walki, walki o przeżycie. Ja wiem, że to teraz brzmi tak trochę makabrycznie, bo być może w niektórych domach wcale nie było takiego bezpośredniego zagrożenia życia. Jednak podświadomie, unikając odrzucenia i próbując sobie zapracować na akceptację, chcemy po prostu fizycznie przeżyć. Kiedy przez większość czasu żyliśmy w takim trybie przetrwania, to nasze ciało i nasza głowa pracowały na jak najwyższych obrotach. I teraz, kiedy jesteśmy dorośli, możemy to zauważyć w swoim dorosłym funkcjonowaniu. Możemy popatrzeć na swoje ciało, na przykład trudności w rozluźnieniu się, trudności w odpoczywaniu, możemy też popatrzeć na naszą głowę, i takie doświadczenia z dzieciństwa, o których przed chwilą mówiłam, wpływają na przykład na natłok myśli, natłok emocji, wewnętrzny chaos, poczucie mentalnej i emocjonalnej destabilizacji. Czasem jesteśmy tak bardzo przyzwyczajeni do tego trybu walki, bo tak naprawdę możemy tam być przez większość naszego dnia. I dopiero na przykład pójście spać oznacza, Chwilową regenerację. Chociaż i tutaj bardzo często następują właśnie zaburzenia snu albo jakieś bardzo intensywne sny, gdzie budzimy się rano i okazuje się, że wcale nie odpoczęliśmy. Jeśli więc rozpoznajesz u siebie natłok myśli albo napięcia w ciele, ogólnie bóle ciała, spłycony oddech, na przykład. To tutaj serdecznie polecam wejście w bezsilność. Dlaczego akurat w bezsilność? Dlatego, że właśnie tej bezsilności zabrakło nam w dzieciństwie. Jeśli przez większość życia myśleliśmy i działaliśmy w taki sposób, żeby zaspokajać czyjeś potrzeby, żeby zaspokajać potrzeby naszych rodziców, to musieliśmy być w takim ciągłym stanie czuwania. I tam nie było przestrzeni na to, aby się poddać, tam nie było przestrzeni na odpoczynek. A nawet jeśli była ta przestrzeń, to tylko na chwilę, a później z powrotem, wracaliśmy w swój kołowrotek myślenia i działania, które miały nam pośrednio zaspokoić nasze własne potrzeby. W takim funkcjonowaniu jest bardzo dużo lęku, co będzie, kiedy przestanę. Co się stanie, jeśli ja przestanę to robić, kiedy ja przestanę robić dobrze moim rodzicom, kiedy ja przestanę im pomagać, kiedy ja przestanę ich ratować na różne sposoby, na przykład, będąc grzecznym, przynosząc dobre oceny, pomagając w opiece nad rodzeństwem. Ta myśl, że mogłabym przestać, powoduje wręcz przerażenie. Bo tutaj przychodzi kolejna myśl, że jeśli ja tego nie zrobię, to albo umrę, albo już w ogóle niczego nie dostanę. Bo jeśli ja uwierzyłam, że tylko dając mogę coś dostać, no to ciężko mi będzie zrezygnować z tego dawania. Będąc w takim trybie, mamy bardzo wiele różnych przekonań, które nami kierują. Kiedyś kierowały nami. Jak byliśmy dziećmi, a teraz kierują nami, jak jesteśmy dorośli. Na przykład, że życie to walka o przetrwanie, że poddanie się to słabość, albo kiedy się poddam, to umrę, że mogę przetrwać tylko poprzez działanie, mogę przetrwać tylko dzięki temu, że nagnę siebie. Jeśli więc takie przekonania rozpoznajesz także u siebie, to właśnie ty potrzebujesz. Wejść w bezsilność. Ponieważ jako dziecko byłaś, byłeś naprawdę bezradny wobec tego, co robią, czują i myślą rodzice. Wiem też, że czasem wydawać się może, że kiedy byliśmy grzeczni, to wtedy mama się tak bardzo nie gniewała. Albo kiedy posprzątaliśmy pokój, to tata nie krzyczał. Albo kiedy zabraliśmy rodzicom. Butelki z alkoholem, to się nie upili. To daje nam tylko złudne poczucie sprawstwa i mocy, którego tak naprawdę nie chcemy. Ponieważ dziecko w głębi duszy nie chce być większe od rodzica, dziecko w głębi duszy nie chce się opiekować rodzicem, nie chce mu dawać. Dziecko potrzebuje dostać. Te wszystkie zabiegi, o których przed chwilą powiedziałam dają nam tylko jedynie złudne poczucie kontroli, za które płacimy bardzo dużą cenę. Bo być może tak jak kiedyś zabraliśmy rodzicom butelki z alkoholem albo wylaliśmy do zlewu, to się tego jednego dnia nie upili, ale przez kolejne na przykład trzydzieści byli pijani aż na umór. I być może kiedy byliśmy grzeczni, to mama się nie gniewała i nie krzyczała. Jednak na przykład stosowała bierną agresję, albo nie krzyczała przez jakiś czas, a później wybuchała. Więc te nasze dziecięce zabiegi ratowania naszych rodziców być może pewne rzeczy odwlekały w czasie, być może je delikatnie łagodziły, jednak nie potrafiły tak realnie ich zmienić na stałe. Nie byliśmy w stanie sprawić, że nasza mama czy nasz tata przestaną krzyczeć na dobre, że mama przestanie się obrażać, że tata przestanie bić. Nie byliśmy w stanie ich zmienić, ponieważ oni mieli swoje osobne doświadczenia ze swoimi własnymi rodzicami, które wpłynęły na to, jakimi rodzicami byli dla nas. Tylko oni mieli wpływ na to, co czują i jak się zachowują. I wiara w to, że my mogliśmy cokolwiek z tym zrobić, jest dla nas naprawdę krzywdząca i w ogóle nam nie służy. Ponieważ tutaj dochodzi kolejny aspekt, kiedy my wierzymy w to, że mieliśmy moc, aby wesprzeć naszych rodziców, aby sprawić, że oni będą się zachowywali w jakiś określony sposób, to ta moc, daje nam w pakiecie od razu poczucie winy, bo jeśli widzimy, że to się nie udaje, że to nie wygląda tak jak my byśmy tego oczekiwali, tak jak byśmy chcieli, to zaczynamy mocno uderzać w siebie, zaczynamy siebie obwiniać, że być może zrobiliśmy niewystarczająco dużo, być może powinniśmy się bardziej postarać, być może powinniśmy być w ogóle inni, powinniśmy się zmienić, żeby mama lub tata kochali nas tak, jak my tego potrzebujemy. Więc wielka moc to wielka odpowiedzialność, a w przypadku dzieci to wielkie poczucie winy, które później też przenosimy do naszego dorosłego życia. I teraz myślę sobie, że naprawdę warto zrezygnować z tej w cudzysłowie wielkiej mocy, której tak naprawdę nie mieliśmy, bo pod spodem ukryta jest Ogromna tęsknota za tym, żeby ktoś zaopiekował się nami. Pod spodem ukryte jest małe, zranione, zlęknione i przede wszystkim bezradne dziecko, które potrzebuje miłości i wsparcia. Pod tym naszym wewnętrznym wojownikiem czy wojowniczką ukryte jest niewinne maleństwo, rozczarowane tym, co przydarzyło mu się w życiu, które bardzo prawdopodobne nie ma zaufania do innych i nie wierzy, że jego potrzeby zostaną zaspokojone. I właśnie do tego maleństwa docieramy poprzez bezsilność, poprzez poddanie się i powrót do siebie prawdziwych, nie do ról, które stworzyliśmy, nie do masek, które musieliśmy zakładać, które oczywiście też nas ukształtowały w jakiś sposób, które pomogły nam przeżyć przez wiele lat. Jednak z biegiem czasu zauważamy, że te mechanizmy są bardziej bolesne i bardziej uwierające niż kiedykolwiek. Mam nadzieję, że zachęciłam Was do tego, aby skontaktować się ze swoją niemocą, ze swoją bezradnością, aby przede wszystkim Wyjść z poczucia winy, odnaleźć swoją autentyczność i swoją prawdę, odpocząć i zacząć żyć po swojemu. I właśnie dlatego nagrałam specjalnie dla Was medytację Uwolnienie przez bezsilność, ponieważ sama doświadczyłam tego, jak ważnym procesem jest poddanie się i odpuszczenie i jak wiele naprawdę uzdrawia to w naszym życiu. Link znajdziecie w opisie filmu. Jeśli potrzebujecie indywidualnego wsparcia, to zapraszam również na sesję Metodą Wewnętrzne Dziecko online. Pozdrawiam.